Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Creative. Czyli z naszej serii, w której budujemy ciekawe budowle. Jak widzicie, słuchajcie, stoję tutaj sobie przy naszym sklepie ze szmaragdami. I stoję tutaj od jakiegoś, nie wiem, dosłownie od paru sekund. Tutaj, jak widzicie, villager zechciał się chyba u mnie przespać, ale ja na razie nie chcę, żeby żaden villager u mnie spał. Słuchajcie, musimy dzisiaj troszkę tą wioskę rozbudować, w sensie takim, że zbudujemy dzisiaj na pewno jakąś budowlę. Ale panie osadniku, ja tu nie chcę pana. Na razie idź. Dobra, słuchajcie, ja się kładę spać i zaczynamy budowę, bo w końcu musimy zdążyć dzisiaj to zbudować. No, panie osadniku. No, słuchajcie, ten osadnik nie ruszał, doprowadza. To jest jakiś kompletny wariat. O, tutaj jak widzicie jest nasz sklep ze szmaragdami, w którym będziemy sprzedawać szmaragdy dla osadników. Emerald, że tak powiem. I słuchajcie, myślę, że polecę najpierw w jakieś ciekawe miejsce, w którym mógłbym się rozbudować. Wiecie co, myślę, że to na pewno będzie we wiosce i zrobimy to. Tylko, że to może będzie domek na drzewie, czy coś w tym stylu. Wiecie co, myślę, że może to być coś takiego. Patrzcie, zrobimy sobie coś takiego, że tutaj tutaj gdzieś się osiedlimy koło tej chatki, no nie? Z miedzi, ale przy tym domku letniskowym, jak widzicie, jest ognisko przy wodzie, ale to się nic nie dzieje, bo patrzcie, tutaj mamy łódeczki, no nie? Czyli mamy nasz port i myślę, że powinniśmy gdzieś indziej się osiedlić z tym. Czyli na przykład, nie wiem, wiecie co? Myślę, że to będzie chatka na drzewie na sam początek. Na tym drzewie, myślę, byłoby idealnie, bo patrzcie, jest fajnie tutaj. Chatkę na drzewie da się zrobić. Tylko przede wszystkim to drzewo, poczekajcie, muszę sobie zaznaczyć ścieżkę, żeby było wiadomo, które to drzewo. Więc zrobimy sobie do niego ścieżkę i tam będzie wejście z drabinek. Słuchajcie, ja muszę przede wszystkim, o patrzcie, tu się villager kręci, co to jest jakiś, pustą mapę, szmaragd. Wow, fajne oferty gościu ma, ale nie skorzystam dzisiaj niestety. Czy ja tu mam łopatę? Tak, mam. Słuchajcie, pamiętajcie, że to co budujemy tutaj da się zrobić również na survivalu, ale ja stwierdziłem, że łatwiej będzie mi to wznosić, słuchajcie, na creative'ie. Więc jakby coś, to tutaj cheaty włączyłem, ale tylko po to, jakbyśmy naprawdę już mieli coś ciekawego i chcieli zobaczyć, czy się da w tym przeżyć. Chcecie, żebym ja w ogóle sam pamiętał, które to drzewo jest. To jest chyba któreś z tych drzew. Gdzie co, to ja pójdę sobie tutaj, o. Napiszcie w komentarzu, czy wy też wnosicie takie budowle na kreatywie. Czy próbujecie tworzyć takie coś na survivalu. Bo jak na survivalu, to jestem pełen podziwu tych ludzi, którzy tworzą takie piękne rzeczy na survivalu. A potem przełączają się na creative'a, żeby zrobić inne rzeczy, wiecie co? Naprawdę, muszę wam powiedzieć, że to nie jest takie proste zadanie zbudować czy na survivalu, bo tu pełno tych materiałów trzeba mieć do budowy. Przede wszystkim budujemy tutaj z budulca, myślę, normalnego, nie jakiegoś tam innego, takiego dziwnego, jakiegoś mocnego. To myślę, że to będzie normalne drewienko czy coś w tym stylu. Wiecie co, to pod tamto drzewo już w sumie się, o, sobie podejdę w taki sposób, hop. I to jest dokładnie, poczekajcie, muszę zobaczyć, które to, oto drzewo, dobra, a moja ścieżka jest tutaj. W takim razie robimy sobie, słuchajcie, ścieżkę do tego drzewka. Hop, 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 pyk, 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 pyk. I tutaj jest nasze drzewko. W takim razie, słuchajcie, to sobie zniszczę. O, to tyle drzewa wystarczy. I to jest, patrzcie, taki idealny kawałek na chatkę, na sam początek chatki. I słuchajcie, myślę, że na samym początku zrobimy sobie drabinkę do tego.
W sensie, że o, patrzcie, położymy sobie drabinkę. Hop, hop, hop. Zapraszam was też serdecznie na moją wersję z tego, survivalowych przygód, gdzie naprawdę super przygody się robią. Wszystko po prostu sami tworzymy sobie taki świat, w którym jesteśmy, na którym sobie robimy farmy, czy te inne rzeczy. Słuchajcie, ja muszę tutaj, jak widzicie, z budulca zrobić, ponieważ na liściach to się nie chce umieścić. Hop, 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 hop. O, właśnie, a nie, tutaj tę drabinkę jedną zniszczę. Czekajcie, czy będzie się dało tak wejść? Hop, tak, będzie się dało. I słuchajcie, w takim razie, skoro tutaj, jak widzicie, są inne rzeczy, to tutaj będzie budulec. I zaczynamy, myślę, tutaj. Tutaj sobie zacznę budowę domku. Nie będzie on duży, nie będzie on też mały. Zrobimy sobie tutaj jakiś mini balkonik również. Pamiętajcie, że tu stworzymy sobie taką na początek małą chatkę. Nie będzie ona duża, nie będzie ona mała, ale nie będzie też wysoka. Będzie to po prostu taki, no, zwyczajny domek prawie, tylko po prostu z jakimiś tam dodatkami. Fajnie, podoba mi się, że ten... Dajcie znać właśnie w komentarzu, słuchajcie, gdzie jeszcze moglibyśmy zbudować domek. Czy na drzewie dalej budować domki, czy w jakimś innym miejscu, na przykład na wodzie, czy coś w tym stylu. Zresztą dajcie znać w komentarzu, ja spróbuję wybudować na odcinku. Jeśli oczywiście się uda, jeśli nie będzie ten pomysł za trudny, albo jakiś, wiecie co? Myślę, że możemy zbudować kiedyś jakiś apartament nad wodą, może się uda zbudować, ale to raczej jak już rozbudujemy, słuchajcie, razem sobie rozbuduję, jak już z wami sobie rozbuduję tą wioskę porządnie. Przepraszam was. Jak już sobie z wami rozbuduję tą wioskę tak porządnie, porządnie. Słuchajcie, tu nie będzie żadnych drzwi, tylko do wejścia będzie... Oj, nie tak, tutaj, nie tu, kurczę, no. O, klapa. Do wejścia będzie klapa. I słuchajcie, tak, urządzimy jakoś ten domek, zrobimy z niego coś fajnego. Myślę, że na przykład okiennice moglibyśmy zrobić z klap, czy coś w tym stylu. Na przykład, patrzcie, tutaj mogę sobie szkło. Tak, i weźmiemy sobie normalne szkło, bo nie chcę budować tej szyby, bo one są tylko takie problemowe lekko, że tak powiem. I patrzcie, o, w taki sposób sobie, albo nie, wiecie co, te rogi inaczej zakończę, te rogi zakończę troszkę inaczej. Hop, tutaj muszę sobie zniszczyć to szkło, tutaj jeszcze postawię. I takim, patrzcie, drewienkiem sobie zbudujemy tutaj, hop, hop. Takiej wielkości ten domek wystarczy. Pamiętajcie, że to będzie taka chatka na razie na sam początek. Nie będzie ona duża, nie będzie ona też mała, ale jak widzicie, no, mała troszkę jest, ale to wiecie, początki wszystkie, to zaczynamy dopiero rozbudowę. Więc tak, hop, 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 hop. I patrzcie, tutaj sobie zrobimy coś takiego. Tutaj kładziemy szybę. Hop, hop, hop. Cyk, cyk, cyk. Pamiętajcie, że tutaj zrobimy sobie też jakieś inne rzeczy. Jeszcze jedna warstwa szkła będzie i tyle. Będę mógł też obserwować potworki z tego, z domku. Budujemy elegancko, budujemy. Hop, hop. I patrzcie, mamy. Więc tak, teraz zakończamy sobie to normalnym drewienkiem już. Jak zauważyliście, wyłączyłem sobie animację, że chodzenia, o, że nie rusza mi się rączka, jak chodzę. Według mnie to jest przydatne, ponieważ mamy mniej, oszczędzamy widoczność, że tak powiem. Dajcie znać, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Ja natomiast się z tym zgadzam, słuchajcie, ponieważ, no... Jeśli mam, wiecie, oszczędzać tą widoczność, to lubię oszczędzać właśnie na tym, że rączka mi się nie rusza. Aj, nie tak, muszę odwrotnie. Hop, o, w taki sposób, patrzcie. I z tych okiennic sobie tutaj zrobimy coś takiego. Z jednej strony będą okiennice, z drugiej tak samo. Hop, a nie, z góry, hop. Hop, hop, pyk, 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 pyk. I od dołu, hop, hop, hop. Hop, 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 hop.
I patrzcie, z tej strony myślę, że już nie trzeba robić okiennic, tylko będą okna. Tutaj również sobie zrobimy jakieś ładne łóżeczko. No, tutaj na przykład, nie wiem, takie, niech będzie tutaj zielone. Zielone, takie pocieszający kolor. Zielone, proszę. I myślę, że mogę wywalić już niektóre tutaj z tych przedmiotów, takie łopatę sobie zostawię. Zostawię łopatę, ale tak to resztę wywalę. Skrzynię przede wszystkim muszę sobie zrobić. Wiecie, no takie to będzie drewniany domek, więc raczej z drewna sobie wszystko zbuduję. Piec. O właśnie, kolczyna piecznik też jest fajny, ale to takie bardziej rzeczy, wiecie, inne. Ja na razie chcę jeszcze stół rzemieślniczy. Tak. I stół do zaklęć. Patrzcie, tutaj mamy hop, biorę sobie hop, stawiam, siup, stawiam. I tutaj patrzcie, mogę również sobie zrobić stół do zaklęć już tutaj koło, nie tutaj, tutaj. On nam troszkę rozświetli teren, ale jeśli chcemy mieć rozświetlony teren, słuchajcie, sobie tutaj zrobię dziurę, wiem, troszkę dużą dziurę, ale też nie za dużą dziurkę, zrobię sobie po prostu dziurę. Na pewno tutaj będzie dywanik. Dywan, ja lubię dywan. I tak, jasnogłaz. Potrzebujemy jasnogłaz. Słuchajcie, ponieważ to jest taki bardzo fajny materiał, jeśli oglądaliście ten odcinek, co robiliśmy chatkę z bloków miedzi, to jak widzieliście, tam użyłem tego samego sposobu na rozświetlenie troszkę tego budynku. I będzie widać, co prawda, że jest jasnogłos, ale to nic. Bo to może być widać i jednocześnie będzie rozświetlone. To akurat mi się podoba. Oj, poczekajcie, bo ja nie wiem, co ja pod tymi rzeczami mam zrobić. Myślę, że też jasnogłos. Tak, jasnogłos też zrobię. Przede wszystkim nie muszę tutaj się niczego obawiać, ponieważ mi potworki nie będą atakować. Chociaż villagerowie są tak jakby na survivalu. Chociaż to są tylko takie, wiecie, dodatki. To są tylko, wiecie, no takie zasady gry. Dywan. I myślę, że zrobimy też zielony dywan, żeby pasował do łóżeczka. Hop, 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 hop. No i siup, patrzcie. Hop. Dajcie znać w komentarzu, czy się wam to podoba, oczywiście. Będę bardzo zadowolony, jeśli napiszecie, że się wam to bardzo podoba. Po prostu, wiecie, będę szczęśliwy, bo ja lubię takie komentarze, że się wam bardzo podoba mój dom, czy coś w tym stylu. Robimy sobie dalej tutaj te rzeczy. Łóżeczko, oj, łóżko wywaliłem. Łóżko, zielone, 9 i hop. Patrzcie, mamy. Podoba wam się? Mam nadzieję, że tak. Ja sobie te wszystkie rzeczy powywalam. I patrzcie, zrobimy sobie jeszcze w tym momencie dach. Tylko wiecie co, ja może się prześpię tutaj od razu w tym domku. O, patrzcie, jak to przytulnie jest w ogóle. Podoba mi się strasznie to. Ta opcja. Przytulnie, naprawdę. O, i patrzcie, otwieramy sobie okiennicę. I patrzcie, z rana mamy superowy po prostu widok na naszą wioskę. No w sensie nie na, no na wioskę troszkę tak jakby, ale też zasłania nam to lekko wioskę. Patrzcie, to jest stół do zaklęć, nawet jest, mogę zaklęć łopatę na niezniszczalność. O, niezniszczalność zaklęta. I już słuchajcie, nie mogę zenchantować tej łopaty na nic, ponieważ na stole do zaklęć, jeśli wiecie, można zaklinać tylko raz, a tak, jeden przedmiot dany, a wiecie, tak to po prostu nie można, no, drugi raz. Ciasto sobie wezmę do tej skrzynki, owocki refrenusu. I myślę, że jeszcze troszkę chlebka z takami sobie poukładam. I może jakąś tam miksturkę skoku niech będzie. Zwiększony skok niech będzie. Niech będzie zwiększony skok. I w takim razie kładę sobie do tej skrzynki tutaj wszystko, co mam. O, patrzcie, i są poukładane rzeczy. Mamy tutaj nasz kącik. I teraz tak, robimy sobie szkło, ale nie, z dach zrobimy, myślę, że z desek zrobię dach.
Albo z takich schodków, wiecie co? Ze schodków zrobię, co mnie tam, nie zaszkodzi mi. I zresztą wam też. Dobra, hop. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy dachy robicie. Na jakich na jakiej bazie, czy robicie na schodkach, czy robicie takie, wiecie, no normalne, centralne, zwyczajne dachy, takie bez okapów, czy z czymś tam innym. Ja tutaj, jak widzicie, robię zawsze okapy. Jak mam budować jakiś porządny domek, to zawsze robię okapy, bo okapy według mnie dodają wyglądu, dużo ładniejsze są wtedy te domki, w sensie estetyczne. Dajcie znać, czy wy też właśnie używacie tych okapów. O, właśnie, a wy możecie zostawić, słuchajcie, taką niebieską łapeczkę, jak tutaj moje oczy. O, proszę, kto widzi takie moje ładne niebieskie oczka, kto klika łapeczkę, dobra? Umówmy się tak, wyścig. Dobra, więc w takim razie, słuchajcie, budujemy dalej. Oj, poczekajcie, ja sobie budulca zniszczyłem. Muszę wziąć, hop. O, w taki sposób, ja nie mogę, dobra, chodź, kładę tutaj. I słuchajcie, zakończamy za chwilę budowę domku. Tylko muszę zrobić do końca te denerwujące schody. Troszkę denerwujące schody. O, patrzcie, tak wygląda ten domek z wież z zewnątrz. I tak, tutaj sobie zrobię, patrzcie, jeszcze w ten sposób, że tutaj będzie dach. O, hop, hop. Siup. Oj, poczekajcie, bo F kliknąłem i przez przypadek się sobie pomyliłem klawisze po prostu. Hop, 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 hop. Dobra, w takim razie. Oj, 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 spadłem troszkę, że tak. Wiecie, no. O, patrzcie, nawet się świeci z dołu. Podoba mi się to. Nie, no, mamy rozświetlenie na całego. I patrzcie, jak tak to tak się prezentuje ta chatka z góry. Więc tak. Potem sobie wezmę elytrę i słuchajcie, będziemy zwiedzać to z lotu ptaka. Zobaczymy, jak to wygląda z lotu ptaka. Tutaj będzie taki domek. O, ogólnie będziemy też podróżować, słuchajcie, po tym świecie łódką, czy takimi innymi rzeczami, które tam mam przy tym, przy porcie. Patrzcie, tutaj jest taki nasz domek do przesiadywania. Zobaczę, wejdę, zobaczę, jak to wygląda, tylko odłożę te budulce wszystkie. A przede wszystkim muszę iść ten do mojego domku po coś, bo tam zapomniałem sobie wziąć. Idziemy sobie do przodu, do naszego domku, do mojego właściwie domku. Hop. I słuchajcie, tutaj biorę elytrę i zacznę podziwiać okolice z lotu ptaka. Elytra, fajerwerki i zakładam na siebie elytrę. W ten sposób. Oj, ale nie, 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 nie. Poczekajcie, bo w złe okienko ją założyłem. Hop. Pozwiedzamy z lotu ptaka. Wejdziemy do domku i słuchajcie, kończymy. Więc tak, wchodzę. Hop. Oj, zapomniałem, że mam kreatywa. Muszę tylko się teraz w takiej wysokości dość dużej. O, w taki sposób. Zwłaszcza, no, mogę to podziwiać tak, ale... O, patrzcie, tak sobie wystrzela fajerwerka. Gdzieś tam daleko polecę. I tutaj, tak to, patrzcie, się prezentuje z lotu ptaka. Cała ta okolica. Tutaj z tym domkiem. Jak widzicie, wystrzelę sobie, tylko dolecę, muszę dolecieć do domku. Idę to odłożyć, słuchajcie, i idę do domku. Pamiętajcie, że tych domków na drzewie będzie więcej. Jeszcze następnym razem może zbuduję most, jak starczy nam czasu. Będzie fajnie ten most budować, bo ja już wiem, z czego zbuduję ten most, z jakiego budulca. Idę, słuchajcie, zobaczyć, jak by się żyło w tym domku na survivalu. Idziemy sobie do przodu, hop. Przechodzimy tutaj. Idziemy cały czas w tą stronę. I tutaj, jak widzicie, za ścieżką trafiamy do naszej drabinki. O, i w ten sposób idziemy. Oj, czasami można właśnie spaść z tej drabinki. Otwieramy klapę, jesteśmy w domku, zamykamy. No i patrzcie, tak się prezentuje ten domek. Można w nim spać. Przede wszystkim można, tutaj jak widzicie, mam jedzonko, tą łopatę, którą robiliśmy, dróżkę, piecyk, stół do kraftowania i stół do zaklęć.
dajcie znać w komentarzu oczywiście, czy się wam to podoba. I tak, kto chce, niech zostawi, słuchajcie, łapeczkę, a kto chce, niech subika. Ja tutaj sobie stanę koło tego domku, żeby go jeszcze podziwiać, tak, patrzcie, o. I zrobię sobie tak kamerkę. Hop. O, dajcie znać, czy się wam to podoba. Widzimy się, słuchajcie, w następnych odcinkach z serii Creative. Kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto chce, niech subika. Z góry każdemu dziękuję. I słuchajcie, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!